Pozory czasami mylą. Chociaż Conquest of Elysium wygląda jak totalne krapiszcze i to co widać na screenach oraz na gameplayach, jeżeli tylko spojrzymy na szatę wizualną, może wydawać się, że jest to tytuł jakiegoś rodzaju amatorska produkcja, która zupełnie nie posiada w sobie żadnych walorów, które by nas przekonały do zagrania. To jednak właśnie jest to jeden z tych przypadków, gdzie pozory bardzo mylą, ponieważ jest to tytuł absolutnie cudowny, jak się przekonałem. I dzisiaj wam nieco opowiem, na czym polega rozgrywka w Conquest of Elysium oraz dla kogo jest ta gra i jakie aspekty rozgrywki bardzo przypadły mi do gustu, a co ewentualnie nie jest do końca trafione. Otóż zacznę może właśnie od tego mojego pierwszego kontaktu z Conquest of Elysium 5, bo był to kontakt, gdzie chyba muszę podziękować jakoś tam swojej intuicji, ponieważ pierwsze wrażenie, pierwsze zetknięcie to było oczywiście nieco innego niż spojrzenie na screeny, na okładkę na Steamie, na screenshoty i potem na jakiś tam filmik, który się losowo z gry odpalił. I te screenshoty przede wszystkim w pierwszym kontakcie no absolutnie wyglądały jak jakaś taka produkcja, którą bym uplasował wizualnie na poziomie lat 90. i to wcale nie te udane, dobre, kultowe gry, tylko gdzieś tam jakaś taka bardzo średniawa produkcja z lat 90. Tak na pierwszy rzut oka ta gra wygląda. Jednakże coś mi podpowiedziało, coś gdzieś tam sprawiło, że postanowiłem kliknąć, przeczytać opis, zobaczyć trailer. W trailerze dowiedziałem się, że gra posiada bardzo dużą liczbę jednostek, frakcji grywalnych i różne inne imponujące statystyki. Pomyślałem sobie, o, no ciekawe, może to jest jakoś takie bardziej rozbudowane, no zobaczmy o co chodzi. Zobaczyłem oceny, może nie przytłaczająco pozytywne, ale generalnie pozytywne na Steamie, co przy takiej szacie graficznej nie było wcale oczywiste. Więc pomyślałem sobie, oho, ta gra to jednak nie jest jakiś tam kolejny skam steamowy, gdzie mamy taki, prawda, taką tendencję, że na Steamie co pewien czas wychodzą gry, które udają tylko gry, są totalnym krapem i zupełnie są tylko próbą jakiegoś tam wyciągnięcia kasy przez ludzi, którzy gier po prostu robić nie potrafią. W tym przypadku jednak okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Gra jest dziełem zrobionym z pasją, widać to ewidentnie. Jest to tak szczegółowa produkcja w wielu aspektach, a zarazem mega przystępna. Ja tutaj będę miał być może troszeczkę problem z takim poukładanym opowiadaniem wam, ponieważ jak być może słyszycie w moim głosie, jestem po prostu zwyczajnie podekscytowany. Jaram się tą grą niesamowicie, ponieważ jest to dla mnie tak przyjemne zaskoczenie, jakiego no, nie czułem od jakiegoś czasu. Ostatnio recenzując Highfleet miałem bardzo, bardzo dobre wrażenia i właśnie to było też przyjemne zaskoczenie, ale tutaj zaskoczenie jest jeszcze większe, dlatego że ani nie nastawiałem się na ten tytuł wcześniej, nie robi go żadne kultowe studio, przynajmniej które ja bym kojarzył. Jest to produkcja niezależna jakiegoś małego po prostu twórcy. Mówię tutaj małego w kontekście oczywiście nie jakości, a mocy przerobowych, ale ewidentnie właśnie produkcja jest zrobiona z pasją. I postaram się tak jak mogę najlepiej opowiedzieć wam, co tutaj mi się podoba. Będzie to coś pomiędzy recenzją a pierwszymi wrażeniami. Trochę więcej niż pierwsze wrażenia, bo już trochę pograłem i nie jest to taki tylko gameplay, jak niektórzy odpalają i od razu komentują. No ja tutaj już troszeczkę powiedzmy grę poznałem, ale z drugiej strony nie jest to jeszcze pełnoprawna recenzja, ponieważ gra jest bardzo głęboka wbrew pozorom i ma bardzo dużo aspektów, których poznanie zajmie nam dziesiątki, jeśli nie setki godzin prawdopodobnie. No nie chcę tutaj przesadzać, ale właśnie, zacznijmy od początku, co tutaj jest takiego
fajnego. Przede wszystkim gra posiada 24 grywalne frakcje. Pierwsza duża rzecz, 24 grywalne frakcje i to bynajmniej nie są frakcje typu reskin, po prostu zrobienie kopii w klej, tylko każdą frakcją gra się zupełnie inaczej. Pod tym względem już na samym starcie nasz wybór frakcji będzie, no po prostu zmieni styl rozgrywki w dużej mierze. Gra jest gatunkowo, powiedziałbym, czymś na przełomie, połączenie rogalika z taką grą strategiczną, trochę w stylu Heroes of Might and Magic. W zasadzie właśnie tutaj miałem szereg takich skojarzeń z dobrymi stronami Heroes of Might and Magic dzięki genialnej muzyce, o czym za chwilę więcej, i dzięki generalnie takiemu feelingowi głębi świata, o czym też za chwilę będzie więcej. Ale nie nastawiajcie się tutaj też na tytuł, który byłby jakąś tam kopią Heroes of Might and Magic. Ta gra tylko w jakimś tam ogólnym, bardzo dalekim zarysie mnie się ona kojarzy, a to nie oznacza, że jest podobna, po prostu mam takie skojarzenie i taki feeling dość podobny. No i właśnie połączenie z rogalikiem. A ta rogalikowość odbywa się i jest zawarta w losowej generacji świata, w rozwoju postaci, w sposobie walki na zasadzie rzut z góry i taka klasycznie po siatce poruszanie się i takie naprzemienne tury i tak dalej, tego typu. Po prostu wizualnie to wygląda jak taki ruch, który obserwowaliśmy po prostu w wielu klasycznych roguelike'ach. No właśnie, 24 rasy. Gra polega na podboju tytułowego Elysium. Elysium jest światem fantazy, którego na początku generacja odbędzie się losowo, ale możemy zdecydować się na całkowitą losowość, możemy też wybrać ery, w których rozpoczniemy. I tutaj ery są... ery sprawiają, że świat będzie wyglądał trochę inaczej. Era pierwotna jest taka bardziej, zanim ludzkość wkroczyła, to tak jakbyśmy wzięli troszeczkę świat tolkienowski, tylko jeszcze powiedzmy ludzie się w nim nie osiedlili za bardzo. No mamy potem erę właśnie rozwoju, podboju imperium, tworzy się imperium ludzkie. Mamy erę upadku imperium, gdzie wielkie imperium, rozpad imperium tworzy zupełnie inną sytuację na mapie, inne jednostki się częściej pojawiają, inny jest, powiedzmy, proporcje budynków, cywilizacji, zasiedlenia i różnych takich aspektów. Mamy potem postimperialną erę, mamy nowe królestwo i mamy szereg właśnie takich er, które z jednej strony mają praktyczną wartość, praktyczny wymiar, bo dzięki temu będziemy mieć troszeczkę inną mapę. Mapę bardziej lub mniej dostosowaną do danej frakcji, dlatego że różnymi frakcjami różnie się gra i mają różne potrzeby. Więc jeżeli zdamy się całkowicie na losowość, to możemy wylosować szczęśliwie lub możemy wylosować po prostu coś, co będzie dla nas trudne, jeżeli byśmy losowali zarówno erę, jak i frakcję, którą zagramy. Ale jeżeli sobie ręcznie ustawimy, to możemy tutaj się pobawić właśnie w takie skustomizowanie totalnie, jak chcemy grać, w jakim świecie, jaką frakcją, jaki chcemy mieć poziom trudności, ile chcemy mieć przeciwników w sensie frakcji, jak chcemy mieć dużą mapę i tak dalej, więc poziom customizacji jest bardzo duży. No i naszym zadaniem w grze jest tytułowy podbój za pomocą naszych armii. Tutaj właśnie takie luźne połączenie z Heroes of Might and Magic, dlatego że mamy mapę z widokiem z góry, wygenerowany świat fantazy, mamy naszych takich, powiedzmy, przywódców i mamy armię, które gromadzimy.
i tymi armiami będziemy starali się zajmować kolejne tereny na mapie, strategiczne tereny dla naszej frakcji. Będziemy walczyć z przeciwnikami, będziemy zdobywać różnego rodzaju ulepszenia i tutaj takie bardzo luźne połączenie z Heroes of Might and Magic, ale powiedzmy sobie szczerze, też tego typu sposobów na rozgrywkę jest w wielu innych grach dużo, więc to nie jest jakaś cecha wyróżniająca i typowa wyłącznie dla Heroes of Might and Magic. Od strony walki trzeba powiedzieć, że walka rozgrywa się automatycznie. Tutaj pojawia się taka trochę rogalikowość. Ta rogalikowość to jest to poruszanie się po mapie i takie uważne dobieranie, kogo zaatakujemy, kogo nie zaatakujemy, czy nam się to płaci, czy nam się to nie płaci. Natomiast kiedy już atakujemy, walka naszej armii toczy się automatycznie, nie mamy na nią wpływu, możemy ją obejrzeć lub jej nie obejrzeć, możemy też po prostu popatrzeć tylko na wynik i przejść dalej, co w przypadku jakichś pomniejszych potyczek na dłuższą metę będzie z pewnością miało miejsce. Ja tutaj widzicie w trakcie rozgrywki oglądałem po prostu te potyczki, bo na razie mnie to interesuje i pomimo, że walka rozgrywa się automatycznie, to jest... I pomimo, że wizualnie to może wygląda trochę tak, no nie dzisiejszo, to i tak ta walka jest dla mnie interesująca. Dlaczego? Może przy tej okazji właśnie dlaczego chętnie oglądam walki i co absolutnie zachwyca jedna z wielu cech, które zachwyca w tej grze. Otóż każda jednostka ma swoją historię i ta historia jest napisana w sposób taki, że dobrze się to czyta. Jest to ciekawe, łatwo się to czyta i o ile w dzisiejszych czasach mało lubię gier, które wymagają dużo czytania, ta gra zresztą też dużo czytania nie wymaga, to jest taka opcjonalna rzecz, ale i tak robię to, ponieważ jest to interesujące i nadaje takiego fabularnego kontekstu zrozumienia danej jednostki. Do tego każda jednostka posiada różnego rodzaju cechy, na przykład cecha gigantyczność będzie wpływała na różne modyfikatory i zachowania na mapie. Cecha na przykład inne jednostki mają krótkowzroczność, inne jednostki są eteryczne. To też oczywiście wpływa i na poruszanie się, i na to, jak w walce się zachowują z innymi jednostkami. I tych cech, które jednostki posiadają, zwłaszcza co niektóre, bardziej takie nietypowe, jest bardzo, bardzo dużo. I dzięki temu wystarczy, że sobie spojrzymy dosłownie na kilka ikonek. Każdą rzecz zresztą możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i sobie zobaczyć szczegóły, przeczytać, co dana rzecz dokładnie znaczy, jeżeli jeszcze tego nie wiemy. No, ale tych ikonek, chociażby, które nam właśnie sygnalizują, jakie cechy posiada dana jednostka, jest relatywnie dużo i włącznie z tym opisem, ze statystykami jednostki, tworzy to taki głęboki, pełny obraz. To maluje przed naszymi oczami wyobraźni taki pełny obraz, czym jest ta istota, czym jest ta jednostka, dlaczego ona jest wyjątkowa, a każda jednostka jest w tej grze jest ogrom NPC-ów, ogrom po prostu jednostek postaci, wojsk i każda z nich jest w jakiś sposób wyjątkowa. To jest niesamowite. Ja już dawno nie miałem takiego czegoś, że po prostu klikałbym na każdą jednostkę w grze, grając i czytał opisy, dokładnie charakterystyki, bo jest to nie tylko zestaw suchych jakichś takich statystyk, które by się spodobały głównie osobom, które lubią właśnie takie matematyka i statystyka i dużo różnych takich rzeczy, co te opisy, ta prezentacja jednostek jest też świetna dla osoby takiej jak ja, bardziej humanistycznej, gdzie ja lubię ten opis fabularny, to takie wyobrażenie sobie jednostki w świecie. I nasz przywódca, nasz komander danej armii będzie się rozwijał, jednostki też pod wpływem walki zdobywają pewne doświadczenie i tak przemieszczamy się po mapie, walczymy i nie jest to wcale takie skomplikowane. Gra
gdybyście gdzieś tam mieli zamiar ją przetestować i zaczynali, to pierwszy kontakt może być wydawać się, że gra jest jakaś taka skomplikowana i w ogóle nie wiemy, co kliknąć. Bardzo szybko się zorientujemy, że ta gra wcale nie jest złożona. Ona ma taką właśnie przystępność rogalikową, taką, że jest tych statystyk, opisów fabularnych dużo, ale sama rozgrywka jest bardzo prosta. Chodzimy sobie po mapie, zajmujemy miejsca, które nam odpowiadają, wybieramy z kim zawalczyć, rozwijamy się i to jest takie... To nie jest rodzaj strategii, która by przytłaczała nas jakąś taką ogromem rzeczy, które musimy ręcznie kontrolować. Wręcz przeciwnie, tutaj ręcznie kontrolowanych rzeczy jest relatywnie niedużo. Nie musimy, jest ich dostatecznie dużo, żeby było ciekawie, ale nie musimy po prostu pilnować każdej jednej rzeczy. Notabene wiem teraz dzięki zainteresowaniu się po prostu Conquest of Elysium, wiem, że deweloper, twórca stworzył też taką serię Dominions, się to bodajże nazywa, i z tego co widzę i czytałem, to tam właśnie jest takie pójście na maksa w takie rozbudowanie i kontrolowanie wszystkiego, w taką szczegółową strategię dla maniaków, którzy po prostu chcą mieć taką szczegółową kontrolę. Natomiast tutaj jest to wersja taka, nazwijmy to, uproszczona w kierunku roguelike'a, ale wciąż oferująca znacznie więcej niż typowe rogaliki. Ta gra bardziej chyba będzie przypadać do gustu też osobom takim, którym się chociażby idea Dwarf Fortress podoba. Ja zawsze chciałem zagrać w Dwarf Fortress, ale niestety ten interfejs mnie pokonał, przyznaję to bez bicia. Bardzo czekam, bo wiem i obserwuję projekt, że twórcy Dwarf Fortress pracują nad nową wersją, która będzie miała współczesny interfejs i będzie miała elementy, powiedzmy, grafiki, a nie tych znaczków, wiecie, literek, cyferek i tak dalej. I bardzo mnie to interesuje. Natomiast tutaj właśnie mamy do czynienia z czymś, co ma taką głębię świata, a zarazem gra się bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo prosto. No i wróćmy do tych frakcji, do tego podboju. Oprócz tego, że mamy plan materialny świata, który jest takim oczywistym, to mamy też wiele, nie jeden, nie dwa, a wiele planów, innych planów egzystencji, w które możemy wkraczać i w których możemy oczywiście podbijać, robić to, co po prostu chcemy. Mamy świat podziemny, mamy świat, powiedzmy, taki podniebny, mamy świat taki eteryczny, z tego co wiem, jeszcze tam nie doszedłem, ale czytałem i oglądałem gdzieś tam materiały. I tutaj oczywiście Hiroshi właśnie też się nasuwają, bo tam w których, nie pamiętam w których częściach, ale pamiętam, że był też motyw właśnie świata podziemnego. Tutaj mamy po prostu tych warstw więcej i w tych światach one się wszystkie bardzo ciekawie fabularnie łączą. Na przykład, ja teraz w ogóle gram Wiedźmami. To co widzicie, to jest rozgrywka frakcji Wiedźmy. Wiedźmy korzystają z takich pradawnych mocy nie tyle natury, co bardziej odwołują się do takich przedwiecznych, potężnych sił istot, które brały udział w kształtowaniu, stwarzaniu rzeczywistości. Zasobem charakterystycznym dla wiedźm są grzyby. I żeby te grzyby pozyskiwać, wiedźmy zajmują lasy oraz bagna. I to jest ich taka charakterystyczna zasób, tereny, które są dla nich bardzo ważne. No i tutaj sobie fabularnie troszeczkę się bawię, ale przyznam szczerze, że wylosowałem po prostu, nie tą frakcją chciałem zagrać. Coś mi się źle kliknęło i po prostu odkryłem w pewnym momencie, że
Hola, nie gram tą frakcją, co planowałem. Oczywiście na początku testując, natomiast ponieważ była to pierwsza rozgrywka, w której mi zaczęło iść dość dobrze i zacząłem rozumieć, o co chodzi, umieć po prostu sterować, to przy tym już zostałem. Nie pamiętam jednak dokładnie, co jest charakterystycznym celem wiedźm. Każda frakcja posiada bowiem swoje cele i możliwości. Tutaj przytoczę z innej frakcji. Voice of El jest taka frakcja. To są tacy, powiedzmy, to jest kapłani, religia to jest, powiedzmy. I co ciekawe, nasze działania oczywiście mogą wiązać się z poszukiwaniem pieczęci. Jest 7 pieczęci w świecie. I możemy użyć moc pieczęci do tego, żeby uzyskać błogosławieństwa, wsparcie od swojego bóstwa, ale możemy też złamać te pieczęci. I łamiąc pieczęci, kolejno przybliżamy świat do Armagedonu, gdzie ostatecznym wynikiem jest to, że bóstwo stąpi na ziemię po to, żeby zrobić porządek z grzesznikami. Więc tutaj jakby to jest dobry przykład na to, że daną frakcją możemy grać i możemy wyznaczać sobie inne cele rozgrywki. Możemy sobie stworzyć taki po prostu swój własny pomysł na fabułę. Możemy przywołać bardzo potężne siły w tym świecie. Możemy postanowić po prostu pokonać bardzo potężne siły lub nie. I możemy tutaj fabularnie właśnie dowolnie sobie zadecydować, jak chcemy tą rozgrywkę prowadzić. Jestem oczywiście bardzo zainteresowany też między innymi nekromantami, ale jeszcze tak nie pograłem nekromantami, żeby coś wam tu szczegółowo powiedzieć. Są w każdym razie, to jest, ja zawsze w takich grach szukam, patrzę, czy są nekromanci, ale są też inne frakcje takie troszeczkę do nekromancji podobne. No po prostu pod względem takim, wiecie, typowo RPGowym, to jest raj dla mnie. RPGowym w tym sensie, tutaj jakby RPGowość odbija się, odzwierciedla w tym, że możemy sobie bardzo taką imersywną frakcję wybrać, zresztą każda jest imersywna, ale jakby imersywną pod kątem tego, jak my chcemy wchodzić w relacje ze światem gry. No i możemy sobie wyznaczać cele, możemy sobie po prostu stworzyć taką swoją opowieść, taką swoją fabułę i taką swoją przygodę, w której nas spotykają różne ciekawe rzeczy. Mając po drodze masę opisów fabularnych, ciekawych statystyk, wyróżników itd., itd., więc to jest rewelacyjne. Gdybyście rozpoczynali rozgrywkę, to chciałem wam powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Bo ja, zainstalowawszy grę, po prostu nie potrafiłem sterować postacią. Nie wiedziałem, co się dzieje, po prostu nie byłem w stanie nic sensownie robić. Zacząłem dopiero szukać w manualu i tak dalej. Gra posiada obsługę myszką i klawiaturą. Możemy się poruszać zarówno wyłącznie klawiaturą, ale na PC-cie bym tego po prostu nie polecał, bo zwyczajnie jest to wygodniejsze, jeżeli używamy myszki oraz dodatkowo po prostu klawiatury. Na klawiaturze przydaje się między innymi Y do uruchamiania następnej tury oraz N do przełączania się między komanderami. To jest wygodne, zamiast klikać to u góry w interfejsie gry. Natomiast myszką będziemy wygodnie się przede wszystkim przemieszczać naszymi armiami i sprawdzać podgląd, co jest, jak wygląda skład armii przeciwnika, tooltipy różne czytać i tak dalej. No i właśnie to, oprócz tego, tak jak powiedziałem, można użyć samej klawiatury i to jest taki ukłon w stronę ludzi, którzy chociażby grają na jakimś starym laptopie i nie mają akurat przy laptopie myszki i mogą tutaj swobodnie w grę też sobie po prostu zagrać. No ale co z tą myszką? Otóż nie jest takie oczywiste, jak zaznaczyć naszą armię, bo mamy komandera, a oprócz komandera mamy armię
I tą armię, żeby się poruszała z komanderem, to musimy w ogóle przypisać do komandera. To jest pierwsza rzecz taka nieoczywista, bo inaczej pójdziemy komanderem, a zostawimy jednostki w miejscu, gdzie żeśmy stali. I żeby zaznaczyć komandera, klikamy prawym przyciskiem myszy na polu z komanderem. I jak on zacznie w charakterystyczny sposób dzięki temu migać, to następnie kliknięcie lewym przyciskiem myszy na teren gdzieś tam obok przemieści naszą jednostkę. Jeżeli nie mamy zaznaczonego komandera, to zawsze musimy go najpierw zaznaczyć, klikając prawym przyciskiem myszy na polu z komanderem. Jeżeli natomiast przytrzymamy prawy przycisk myszy, to podejrzymy na danym polu zawartość armii, zarówno swojej, jak i jeżeli jest armia przeciwnika, to też prawym przytrzymujemy i patrzymy, co tam się znajduje. Czasami, ja teraz mówię oczywiście z pamięci, to sterowanie już wyrobiłem sobie taką trochę też pamięć mięśniową bardzo szybko, w związku z tym mogę coś tutaj delikatnie pomylić. Jeżeli raz klikniecie na komanderze i wam się jakby nie będzie migał, nie zaznaczy się, to może trzeba to zrobić drugi raz, nie pamiętam tego, wybaczcie tutaj, ale zwróćcie uwagę na to właśnie, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy po raz pierwszy na polu, gdzie jest komander, zaznacza go. Jeżeli już żeśmy wcześniej kliknęli to pole, no to on jest prawdopodobnie zaznaczony. I druga rzecz, możemy w danej armii mieć ze sobą jednocześnie do trzech komanderów. I na początku najczęściej startujemy z dwoma dowódcami. I możemy ich rozdzielić oczywiście, a możemy też chodzić nimi w jednej armii. Różnie bywa z opłacalnością tego. Czasami jest tak, że bardziej nam się opłaca ich rozdzielić, żeby pozajmować, jeżeli nie ma przeciwników, a po prostu są pola do pozajmowania, tak jak na przykład z Wiedźmami jest, gdzie mamy relatywnie na przykład dużo lasu i bagien do obskoczenia, no to wtedy ich rozdzielenie się opłaca. Jeżeli jest tak, że będziemy potrzebowali jednak stoczyć od razu jakieś walki, to może być tak, że będziemy potrzebować ich mieć razem. I żeby komanderzy byli razem ze sobą, to po lewej stronie u góry musimy przytrzymać lewy CTRL i kliknąć po prostu lewym przyciskiem myszy tak, żeby się podświetlili, zaznaczyli. Jak już raz to zrobimy i mamy ich tam odpowiednio podświetlonych, zaznaczonych, to się nimi w kolejnych turach cały czas razem poruszamy, chyba że znowu powtórzymy tą czynność, czyli z CTRL-em odznaczymy którąś z tych jednostek i sobie je w ten sposób rozdzielimy. Także to są takie podpowiedzi co do sterowania, bo to jest absolutnie podstawa i ja zwyczajnie, no nie wiem, to jest pierwszy przypadek od nie wiem kiedy, gdzie odpaliłem grę i nie byłem w stanie tak intuicyjnie interfejsu opanować, tylko zwyczajnie klikałem i coś mi się ciągle innego działo niż oczekiwałem, więc tutaj trzeba się do tego sterowania przyzwyczaić, ale jak się przyzwyczajimy, a przyzwyczajamy się bardzo szybko, jak już poznamy jak to działa, to jest to absolutnie płynne, wygodne i po prostu w tą grę się tak przyjemnie, łatwo gra. Właśnie nie mamy tutaj jakiejś tam skomplikowanej klawiszologii, miliona skrótów, które musimy używać i tak dalej, nie. Ale jeszcze właśnie a propos zaznaczenia jednostek, bo oprócz komanderów mamy jednostki. Żeby zaznaczyć jednostki, musimy po prawej stronie kliknąć, jest takie, jak jest zaznaczony komander, to on po prawej stronie u góry ma swoje, jakby to nazwać, opcje po prostu, co on może zrobić. I jedną z tych opcji jest właśnie, nie pamiętam jak to się nazywa, czy nie rekrutacja, coś innego. Coś, co będzie w jasny sposób mówiło, że to chodzi o zwerbowanie wojsk, czy coś w tym stylu. Klikamy to i musimy tam zaznaczyć lewym przyciskiem myszy po prostu jednostki, które chcemy zaznaczyć. Co ponadto jak różnego rodzaju skróty, które pozwalają hurtowo zaznaczać więcej jednostek i tak dalej, ale na początku wam to nie będzie potrzebne, po prostu klikacie myszką i zaznaczacie. I wtedy jak zamkniecie ten ekran X-em tam u góry, tak jak zamyka się okienka, to będziecie mieli już zaznaczone w tej armii po prostu przypisane do tego komandera
te jednostki, możecie z nimi od tej pory po prostu chodzić po mapie, dopóki znowu nie odznaczycie ich w jakiś sposób ręcznie, więc tylko po zwerbowaniu jednostek, albo jak mamy jednostki zaraz startując grę, to musimy je po prostu przypisać do komandera, żeby on je ze sobą zaczął zabierać. I to są takie tooltipy, takie podpowiedzi z mojej strony, które w zupełności, to jest po prostu w zupełności wam wystarczy to wiedzieć, żeby zacząć grać i dobrze się bawić. I gdybym w jakiś sposób się zniechęcił tym, że nie wiedziałem co kliknąć, to bym bardzo dużo stracił. Wydaje mi się, że tej grze przydałby się jakiś taki, nie wiem, minimalny tutorial na zasadzie właśnie obsługi interfejsu, no ale nie ma go w grze po prostu. Mamy klasyczny manual, możemy sobie zaciągnąć do tej gry. Także to jest taki old school, absolutnie na maksa w tej dziedzinie. No ale tak jest i jakby tutaj po drobnych problemach dalej już nie mam żadnych zastrzeżeń do tej sytuacji. Na koniec, chociaż to nie jest ostatnia w kolejności co do ważności kwestii, jakoś tak po prostu wyszło, ale na koniec powiem o muzyce, która po prostu rzuca na kolana. To jest... Przypomnijcie sobie najlepsze gry w swoim życiu, w których muzyka zrobiła na was kolosalne wrażenie. To jest właśnie ten poziom. To jest poziom, który też odpowiada za fakt, że gra mi się troszeczkę z Heroes of Might and Magic kojarzy, zwłaszcza z dwójką i trójką, gdzie mieliśmy, każda frakcja miała przypisane do siebie takie bardzo rozbudowane, symfoniczne, operowe, po prostu genialne utwory. I tutaj mamy, co prawda każda frakcja nie ma swoich utworów, gra po prostu ma swój soundtrack i jest ileś tam utworów, które sobie się losują i są, ale są one tak fenomenalne, że nie potrafię tego po prostu wyrazić, jak dobra jest ta muzyka. Ta muzyka sprawia, słuchajcie, że wizualny odbiór gry i całościowy odbiór gry awansuje no niesamowicie. Gdybyśmy mieli tą grafikę, która jest, bez tej muzyki, mielibyśmy po prostu albo ciszę, albo słabą muzykę, to gra by prawdopodobnie w jakiś sposób, no jednak do końca może mnie nie przekonała. Nie wiem, ja jestem bardzo, bardzo słuchowcem, to więc weźcie pod uwagę, że ja akurat mam tak, że ja bardzo zwracam uwagę na udźwiękowienie i na muzykę w grze. Więc kwestie dźwiękowe są dla mnie bardzo istotne, ale tak czy inaczej, po prostu te utwory tak fantastycznie budują klimat tego świata i uzupełniają w jakiś sposób niedobory grafiki. To, co grafika nie potrafi nam przedstawić w warstwie wizualnej, to w pewnym sensie muzyka jest w stanie nam tutaj ten obraz, klimat świata zbudować. No, takiego poziomu relaksu i jakiegoś takiego zadowolenia przy słuchaniu muzyki z gry nie miałem od wielu, wielu lat. Nie pamiętam kiedy, ale ostatnio w mojej pamięci właśnie pozostał ten moment, gdzie słuchałem muzyki z Heroes of Might and Magic podczas grania w dwójkę. Były albo mieliśmy wersję MIDI, albo mieliśmy wersję też potem na CD, gdzie mieliśmy pełnoprawne utwory symfoniczne. No i w trójce oczywiście też mieliśmy właśnie tą fenomenalną, taką rozbudowaną muzykę. To mniej więcej wtedy, wówczas się tak w jakiś sposób jarałem muzyką z gry i to pamiętam, że Hiroshi właśnie byli to tymi grami, które zwróciły w ogóle moją uwagę na soundtracki z gier. Zawsze w ogóle lubiłem ścieżki dźwiękowe, filmowe, serialowe teraz również, bo w serialach obecnie jest też sporo ciekawych kompozytorów. No i właśnie
w grach komputerowych w pewnym momencie, od chyba właśnie Heroesów, zaczęła się moja fascynacja ścieżkami dźwiękowymi i nie mamy dzisiaj, tak naprawdę nie mamy tak jakoś zatrzęsienie genialnych tego typu produkcji. Częściej się sięga po ścieżkę dźwiękową, która jest albo jakimś takim totalnym ambientowym tłem, albo jest bardzo agresywnym jakimś doborem po prostu współczesnych utworów. Tutaj mam taki klimat po prostu a la Hiroshi i to bardzo, bardzo mi się podoba. I myślę, że tym graczom, którzy, tym z was, którzy cenią właśnie takie produkcje starsze w stylu w ogóle świata, na przykład Might and Magic, bo w ogóle świat Might and Magic miał to do siebie, że zazwyczaj w nim bardzo dbano o muzykę i muzyka była tą częścią, która też budowała klimat świata, no to właśnie będziecie pewnie zachwyceni tak jak ja. Tyle z mojej strony na temat Conquest of Elysium, moich wrażeń. Pierwszych wrażeń, takich wrażeń trochę drugich. Na razie grałem dużo tylko frakcją Wiedźmy. O innych frakcjach sobie poczytałem i tak dosłownie odpaliłem, ale jeszcze nie potrafiąc za bardzo pograć. Więc wrażenia z takiego faktycznego grania mam z frakcji Wiedźm póki co. I powiem wam, że takich gier po prostu, to są perełki, to jest po prostu jedna z najlepszych gier, w jakie grałem od dawna. I ostatnio jakieś takie szczęście widzę, że zaczynamy mieć do dobrych gier, bo był Highfleet, który bardzo pozytywnie zaskoczył i też był takim powrotem do korzeni dobrego grania, gdzie gry tworzone są zarówno pod kątem pomysłu na świat, jak i mechaniki rozgrywki, po prostu ktoś ewidentnie miał ciekawą wizję. Tak samo jest Conquest of Elysium. Świat jest bardzo rozbudowany, bardzo barwny. Ilość właśnie frakcji, elementów fabularnych świata jest bardzo duża i ktoś miał ewidentnie wizję po prostu takiego ciekawego świata i pomysł na wiele jednostek i pomysł na prostą, ale ciekawą mechanikę rozgrywki. Bardzo polecam. Dodam jeszcze, że ta gra wcale nie jest taka tania jak na to, jak wygląda wizualnie. Taka jest prawda. Obecnie w promocji na Steamie kupiłem ją za 97 zł, zdaje się. W pełnej cenie kosztuje chyba tam 114 czy coś koło tego. No, jeżeli porównamy z takimi AAA produkcjami, to jest to oczywiście taniej od nich, ale nie oszukujmy się, wizualnie gdybyśmy grę oceniali, to powiedzielibyśmy, że ta gra powinna kosztować tam 30 zł czy coś koło tego. Nie zdziwię się wielu osobom, nie będę się dziwił wielu osobom, które uznają, że ta gra po prostu powinna tyle kosztować. Ale ja mam takie specyficzne podejście, że jeżeli grę tworzy jakiś niezależny twórca, pasjonat, który wkłada ogrom pracy i udaje mu się stworzyć ciekawą grę, nawet jeżeli ona wizualnie nie jest arcydziełem, bo po prostu kasy i zasobów na mega produkcje, walory produkcyjne, po prostu taki tytuł i taki twórca nie ma, to jeżeli stworzy grę naprawdę głęboką, ciekawą i wartościową, a taką uważam, że Conquest of Elysium jest, to ja jestem skłonny zapłacić nieco więcej. Jestem skłonny zapłacić tyle, co bym zapłacił za jakąś tam grę od wielkiego wydawcy z mega po prostu grafiką. Jestem skłonny zapłacić tyle samo, jeżeli to, co otrzymuję, to jest po prostu miodna, ciekawa, atrakcyjna rozgrywka, to jest przecież w grze najważniejsze, czy po prostu w to się dobrze gra. Jeżeli w to się dobrze gra, to jakby dla mnie to jest podstawowy wyznacznik do oceny pod względem właśnie ile ta gra jest warta. Ta gra nam starczy na dziesiątki, setki godzin grania prawdopodobnie. Zależy na ile lubimy po prostu zaczynać od nowa w różnych ustawieniach. Jeżeli lubimy, to będziemy się bawić po prostu prawdopodobnie setkami godzin. Więc wartość jest tutaj, uważam, dość duża. I pomimo, że pierwsze wrażenie wizualne mogłoby mówić nam, że ta gra powinna kosztować 30 zł,
albo może mniej, niektórzy powiedzą, to moim zdaniem wciąż opłaca się kupić ją za stówek, za stówę, za te nawet 120 zł. Jeżeli ktoś jest pasjonatem takich klimatów, jeżeli nie jesteście, to oczywiście, że nie, ale jeżeli jesteście, lubicie gry ze świata Might and Magic, te starsze, jeżeli lubicie rogaliki, to jest to absolutnie obowiązkowa pozycja. Ja nawet powiem tutaj jeszcze na koniec, że nie jestem fanem rogalików jakimś gigantycznym. Rogaliki w takiej wersji podstawowej często są dla mnie jednak za proste pod względem tego, co w świecie robimy, bo mamy tylko jedną postać, którą po prostu chodzimy i ona podlega permanentnej śmierci. I często większość rogalików ma dla mnie zbyt retro sterowanie. Nie lubię już takich gier, które po prostu wymagają posługiwania się wieloma skrótami klawiszowymi, wieloma komendami. Wolę posługiwać się jednak myszką. I nie jestem wielkim fanem rogalików, ale tutaj ta rogalikowość właśnie jest dla mnie osobiście w dobrych proporcjach i jest na plus, a nie na minus. I to, że walki toczą się automatycznie, to też jest na plus. Jest setki gier, gdzie klikamy i ręcznie rozstawiamy jednostki i są takie gry. Natomiast ta gra sprawia, że ta rozgrywka jest nieco szybsza, nieco dynamiczniejsza, a zarazem cały czas posiada ten aspekt mapy strategicznej, gdzie po prostu normalnie podejmujemy różne decyzje, czy kupić jednostki, czy zająć dane miejsce i tak dalej, więc dla mnie balans tej gry jest po prostu bardzo mi odpowiadający i uważam, że ten tytuł jest warty swojej ceny i chciałbym, żeby takich tytułów było więcej i stałem się momentalnie fanem twórcy, bo prawdopodobnie jest to chyba jedna osoba, nie sprawdzałem tego, ale najczęściej takie tytuły robi jedna osoba. Oczywiście mówię o zrobieniu gry, bo mam świadomość, że soundtrack ktoś inny komponował i jest to nawet z tego, co widziałem, bardzo znana postać, taka ceniona. Nie dziwię się, bo po prostu to poziom tej muzyki jest zachwycający. Tyle mojego podniecania się, zachwycania się tym tytułem. Kliknijcie tą łapkę w górę, napiszcie mi, czy graliście, jeżeli graliście, jeżeli zagracie pod wpływem właśnie tego, co tutaj usłyszeliście, dajcie mi znać, jak tam wrażenia i tak dalej. Jeżeli wam się po prostu gra spodobała, to będę się bardzo cieszył, bo ja zwyczajnie nagrywam te recenzje tutaj, dlatego że lubię polecać gry, które wydają mi się, że są fajne, lubię polecać po prostu dobre rzeczy i cieszy mnie, jak dzięki temu ktoś inny będzie miał radość właśnie z odkrycia, z przeżycia, zetknięcia się z takim tytułem. Czytam wam więc wasze komentarze, piszcie koniecznie i do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!